Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu unserem kleinen Sonntagsvideo. Ja, worum es sich handelt, seht ihr gleich im Intro und danach geht es auch sofort los. Mal wieder die berühmte Frage: Habt ihr abonniert? Habt ihr das Glöckchen gedrückt? Diese beiden Mausklicks, wie immer, kostenlos, aber ihr habt Vorteile, denn ihr werdet nie wieder Videos von uns verpassen. Also, jetzt geht's los mit dem Intro und anschließend auch sofort das Video. Und danach sehen wir uns auch gleich wieder. Słuchajcie, chyba właśnie znaleźliśmy najlepszego food trucka pod słońcem. Najlepszy food truck w Gdańsku teraz. Cześć! Cześć, szukaliśmy cię. Cześć. Tylko panienka z okienka gdańska. Dzięki. Dziękuję bardzo. A, jeszcze chusteczka. Wow, ale to super wygląda. Ja, parowar faceta znowu nas oprowadza, prawie jak nasi bloggers, tylko tym razem jeszcze. Chociaż nie, wtedy też było jedzenie. Miniam. Dziecha, co tam masz pysznego? Co ja mam pysznego? Butter chicken. Butter chicken. Opowie pan nam coś o tym? To jest kurczak w śmietanowo-pomidorowym sosie, jest to kuchnia indyjska. Okej. Okay. A moje? Chili con carne, kuchnia teksańsko-meksykańska, chyba jedno z najpopularniejszych dań tej kuchni. Ej, no, wygląda świetnie. My wam powiemy, czy jest dobre po prostu. Testowanie. Zobaczymy, czy nas nie odwołuje. Testujemy. Tak. Ja w sumie, wiesz, tak jak ja jestem blogerem kulinarnym i jem zawsze zimne, to wy jak robicie zdjęcia, to się dzieci. Tak, pyszne. Dobre? Dobre. Dobre. No powiem wam, że jak parowar faceta coś poleci do jedzenia, to jest pyszne. Najadła się? Nie, takie jedzenie, nie wiem czy się da najeść, Nie no, da się najeść, ja się najadłem. To gdzie pana będzie można znaleźć, proszę pana? Tak, gdzie teraz pana będzie można znaleźć? To będzie pewnie w Lesznie, tylko Wingspotem. Okej, okay, czyli tym czarnym trakiem. A gdzie można pana znaleźć w sieci, może pan powie? Najbardziej na Instagramie, parowar faceta. Na blogu, jeżeli ktoś chce, przepisy na parze, chociaż ostatnia aktualizacja... Chcecie. Ostatnia aktualizacja w październiku zeszłego roku. Nieważne. Poznaj się, jak znajdę czas, to będą nowe przepisy. No i dokładnie, także zapraszamy na parowar faceta na Instagramie. Macie parowar?
mamy? Parowar, no oczywiście, że mamy. Już jeden krok do przodu. Słuchajcie, ten parowar faceta to jest szalony. On w ogóle jest tutaj menadżerem tych food trucków i właśnie nam powiedział: ej, a chcecie jeszcze spróbować sobie stripsów, skrzydełek, jakiś coś tam tutaj? My tak skromnie, nie. No o właśnie, to miłość Ady wyrażona do parowaru faceta. Ten gość jest szalony po prostu, daje nam jakieś jedzenie. Ada, każdy, kto daje nam jedzenie, jest kochany, prawda? Tak, my bardzo kochamy parowar. Zobaczcie, jaką koszulkę ma w ogóle. Parowar. Parowar ma. Podoba mi się. O, obrót koszulki. Parowar. Parowar nam na chwilę uciekł do traka, ale zobaczcie, co nam zostawił. Wyżerkę. Nie wiem, jak my się zrewanżujemy mu. Ja obawiam się, że będziemy musieli coś ugotować w zamian za to. I nie wiem, czy to przeżyje. Nasze gotowanie? To zamówimy, Ada, coś na mieście. O, pizzą mnie pogardzi. No ale zobaczcie, jakie mamy cudowne rzeczy. I tu mamy różne sosy. Jeden to jest napalm, drugi to jest mango jakiś ostry, a trzeci to jest pomiodowy. Wow, no bajka. Naprawdę cudowne. Wygląda przepysznie. A co to jest? To są stripsy? Stripsy, tak? Wow. Super, super, dziocha. Ja już jestem najedzony. Słuchajcie, to się nazywa mieć znajomość. Tak, właśnie, to są znajomości. Ustawiliśmy się w życiu, mamy darmowe jedzenie. Ludzie. W sumie, dziocha, gdyby nie parowar faceta, to by nas tutaj w ogóle nie było. No właśnie, przy okazji możemy odkryć kurczaki bez tej. No właśnie. Dzisiaj już jesteśmy późno i trochę już tu się kończy, ale... No ale co nie zmienia faktu, że fajnie coś zobaczyć nowego. Wow, dzięki. I wcześniejsze pyszności jedliśmy z tamtego food trucka pod spota, a teraz jemy z wing spota. Nie umiem się wysłowić, to nieważne, ale jedzenie jest pyszne. Ale wiesz, co teraz, Ada, musisz zrobić? Powiedzieć mi, czy to jest dobre w ogóle, bo tak zachwalają, a jeszcze nie jedli. No właśnie. W ciemno powiedzieliśmy. Ale dla mnie to jest oczywiste, bo ja próbowałam... Znaczy ja wiem, jedliśmy w tamtym traku właśnie Adama i było przepyszne, dlatego ten też na pewno będzie super. W ogóle byliśmy tak zachwyceni tym, co dostaliśmy, że zapomnieliśmy o widelcach i po prostu Adam nam tu przyniósł. Tak, uratował nas dodatkowo. Wow, ale wygląda super. Ale pomóż sosie, no. Dobra. Ostry zostawiam. Napalm. Nie. To mango. Mango, tak. Podobno mango jest właśnie ulubionym sosem Adama. Adama, także na pewno będzie dobre. Także Adam, ufam tobie. Ewa podpisała. Dobre? A ostre? To może musztardowy spróbuj. Pyszny. Smakuje jak soczyste mango, przepraszam, że mówię, ale muszę już się tym podzielić. Soczyste mango, ale bardzo pikantne. No to super. A ja teraz spróbuję sos napalm. Ja myślę, że Adam nie poszedł tam sprawdzać, co się dzieje w jego traku, tylko ten. Poszedł sobie, żeby gdzieś z ukrycia nagrać swoją reakcję. Bardzo ostry, ale bardzo dobry. Łe, ale nie płaczesz jeszcze. No bo ja uwielbiam ostry. No ja wiem. Ale że aż tak. No. I to nie takie, że płacze, ale jest takie fajne ostry. Czuć chili. Słuchajcie, to jest smutne, że już musimy się rozstawać. Bo parowar faceta już musi jechać do Warszawy. To jest... No zapraszam, ale to niesprawiedliwe, bo moglibyśmy tu jeszcze sobie trochę posiedzieć, gdzieś wyskoczyć, ale nie musi jechać food truckiem. Zapraszamy do restauracji Kura. Tak. Dobra. O. Słyszycie te dźwięki? Chcą się pozbyć ostatnich klientów. Ale my się nie damy, bo jeszcze mamy jedzenie. Niestety Adam musiał się teraz już zająć pracą, ale dziękujemy mu z całego serduszka. Tak, my jesteśmy po prostu zauroczeni. My się potrafimy ustawić, trzeba przyznać. Tak. Po prostu tak nas Adam nakarmił na wieczór. On już na Sea Bloggers pokazał nam, gdzie jest jedzenie, teraz dał nam jedzenie. Jest po prostu cudownym tak człowiekiem. Podszedł, no jedzcie, bo mam studnie, jak tak. Słuchajcie, tak jak mówiliśmy, jak będziecie mieli okazję odwiedzić któregoś z food trucków, to pozdrawiamy serdecznie. Polecamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie też przy okazji. A
warszawiaków zapraszamy, albo osoby odwiedzające Warszawę, do restauracji Kura. I warto też wpaść na bloga Parowar Faceta, jeśli macie ochotę na jakieś inspiracje i przepisy właśnie z parowaru. No to to będzie najlepsze. A po sezonie właśnie Adama będziecie mogli znaleźć właśnie, dwa razy powiedziałem, właśnie w restauracji Kura. Tak. W kuchni. Także nie wiem, czy tam dojdziecie, ale kuchnia... Ale na pewno przyrządzi wam coś pysznego. I chociaż chcielibyśmy zostać, to musimy lecieć do domu, bo mamy pełno klipów do zmontowania jeszcze, do nadrobienia. Ale po takim posiłku to mamy masę energii. Pełne brzuchy, słuchajcie teraz. Ale nie możemy iść spać, bo musimy działać, żeby wrzucać teraz filmy i nadrabiać. Pa, pa, parowarzy faceta, pa, pa. Teraz tak tęsknie spoglądamy na każdy samolot. To kiedy następna podróż? Dawaj. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt noch mit zugeguckt habt. Ihr habt es gesehen, ein kurzer Ausschnitt, wo ich arbeite, ja, und noch so ein paar kleine Ecken hier aus Stettin, die ihr auf jeden Fall bei eurem nächsten Besuch einmal besuchen solltet. Gut, das nächste Video gibt es dann im Laufe der nächsten Woche. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, do widzenia.